W niedzielę w Bieganowie odbył się 13. regionalny pojedynek mieszkańców wsi i sołtysów. Otwarcie uświetnił występ zespołu pieśni i tańca Ziemia Wrzesińska. Sołtysi sprawdzali swoje umiejętności, m.in. w rzucie kaloszem i jeździe żółwia na rowerze. Najwięcej emocji wzbudziła rywalizacja drużyn. Drużyn mamy 15 na dzisiejszym turnieju. W roku ubiegłym było troszeczkę więcej, bo 24, ale emocje sięgają zenitu. Nagrody oczekiwane. Drużyna, która zdobyła drugie miejsce w poprzednim roku, drużyna Zielińca, zapowiada, że chce wyjechać tutaj z tytułem mistrza, a broni tego tytułu Bieganowo. W związku z czym okaże się tuż za jakiś moment, kto wygra. Kurwa, ale kurwa! Ekipa z Bieganowa dzielnie walczyła, ale tym razem mistrzostwa nie obroniła. Najwięcej punktów zdobyło sołectwo Zieliniec. Dodajmy, że rok temu Zieliniec zajął drugie miejsce. Czy ta sytuacja ich zadowoliła? Bardzo, bardzo. Tak, ale to drugie też nas bardzo satysfakcjonowało, więc... A w tym roku to pierwsze, to już jesteśmy normalnie u szczytu marzeń. Najważniejsza była zabawa. Tak. W zeszłym roku też dobrze się bawiliśmy, no w tym roku jeszcze lepiej. Drużyna z Zielińca była bezkonkurencyjna w przeciąganiu liny. To mieliśmy wybór, to wybieraliśmy dosyć długo, nie? Także typy już były dosyć dawno. Trafne, jak trafne, się okazało. Trafne. Wiedzieliśmy, kogo wybieramy. Jest także. Ja po prostu muszę powiedzieć, że jestem dumna ze swojej drużyny. I... A my jesteśmy dumni z naszej wspaniałej sołtysów. To dziękuję. Klasyfikację generalną sołtysów wygrał Józef Wilsiecki z Cieśli Małych. Najlepszym jako sołtysów byłem w konkurencji żółwia jazda rowerem. To się udało najlepiej. Druga konkurencja to była rzucanie woreczkami do kosza. To było trzecie miejsce. I konkurencja rzut kaloszem do punktu też było miejsce trzecie. No, dało to ogólnie pierwsze miejsce dla sołtysów. Puchar Sołtysa z imprezy Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan na Sportowo. Przy okazji pojedynku odbył się festyn z atrakcjami. Organizatorem całości było Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan.